Zajneb przywozi z rezydencji worki z rzeczami rodziny, a Su jest zachwycona nowym pracodawcą. Babcia Zumrud odmawia jedzenia i picia. Chce wrócić do dawnego domu. Tulej przeżywa utratę dotychczasowej pozycji towarzyskiej. Upokorzona Zajneb przeprasza Halila, Wichrowe wzgórze, odcinek 6, streszczenie szczegółowe. Zajneb przybywa do swojego domu rodzinnego. Gdy tylko przechodzi przez bramę, natychmiast staje przed nią Halil. Co tutaj robisz? Pyta mężczyzna. Przyszłam po kilka rzeczy oraz lekarstwa mojej babci. Są tutaj, wskazuje leżące na ziemi worki. Jesteś bezczelny i niewychowany. Jak mogłeś dotykać naszych rzeczy? Nie zamierzałem czekać, aż łaskawie sama to zrobisz. Teraz wyjdź, twoje rzeczy zostaną dostarczone. Nie pozwolę, żeby ktoś jeszcze ich dotykał. Sama je wezmę, mija mężczyznę i wchodzi do środka posiadłości. Udaje się do pokoju, który zajmowała jej babcia. Pokojówki wyciągają z szafy ubrania i pakują je do dużych worków na śmieci. Co tu robicie? Wyjdźcie stąd, rozkazuje Zajneb, a jej były pracownice posłusznie wychodzą. Do pokoju wchodzi natomiast Halil. Co ty sobie myślisz? To mój dom, przypomina podniesionym głosem właściciel. Kiedy wreszcie to zrozumiesz? Czy dom stał się twój, bo masz pieniądze? To nie jest takie proste. W każdym zakątku tego domu, w każdym kamieniu kryje się pot i ciężka praca mojego ojca i moich dziadków. Cokolwiek zrobisz, nie będziesz w stanie stać się ważniejszym właścicielem od nich. Mylisz się, odpowiada Halil. Wszystko, co mówisz, jest błędne. W jakim świecie żyjesz? Z pewnością w lepszym niż ty. Zapytaj siebie, dlaczego jesteś taki mroczny? Halil obejmuje Zajneb za ramiona, przypiera ją do ściany i mówi, żyje w realnym świecie. W tym świecie rządzi ten, kto jest potężny. Wszyscy kłaniają się przed nim. Ja nie będę się kłaniać, Zajneb strząsa z siebie ręce mężczyzny. Zwłaszcza nie przed tobą. Myślisz, że masz wybór? Nie wydaje mi się, jesteś księżniczką, która nie wie, co to prawdziwy świat. Teraz posłuchaj mnie uważnie. Farma Aswanli już nie istnieje, to miejsce należy do mnie. Nikt nie może wejść na posesję Halila Firata bez jego zgody. Do mnie należy ostatnie słowo. To nowa zasada, nowy porządek, kontynuuje Halil. A ty jesteś po prostu intruzem w tym domu. Zrozumiałaś? Pewnego dnia odbiorę ci wszystko, co należy do mnie i moich przodków. Odbiorę wszystko jeden po drugim, nie zostawiając nawet najmniejszego kawałka. Zajneb silnie odpycha mężczyznę, zabiera lekarstwa babci i wychodzi. Bierze ciągnik i przyczepkę z farmy, pakuje na nią wszystkie worki i zawozi je do wynajętego domu.
Tulej i Merv są oburzone, widząc swoje rzeczy w workach na śmieci. Halil spotyka się ze swoim przyjacielem z dzieciństwa, Yusufem. Nigdy nie zapomniałem stanu mojej mamy, oznajmia. Nie zasłużyła na nic z tego, przez co przeszła. Najgorsza była ta noc, kiedy dowiedzieliśmy się o śmierci ojca. Od tego dnia nieprzerwanie cierpiała, Yusufie. Ale nie chciała, żebym pociągnął ich do odpowiedzialności. Była miłosierną kobietą, niech spoczywa w pokoju. Omer Aswanli zabrał swoje grzechy do grobu, ale jego bliskim nie uszło na sucho to, co zrobił. Zabrałem wszystko, co do nich należało. Teraz to wszystko jest moje. Zumrud odmawia jedzenia i nie wychodzi z łóżka, jednak tylko Zajneb i Selma przejmują się jej stanem. Topnieje na naszych oczach, stwierdza Zajneb w rozmowie ze starszą siostrą. Z każdym dniem będzie gorzej. Babcia powiedziała Halilowi, że pasujemy do siebie idealnie. Pomyślał, że próbuje mnie z nim związać, żebyśmy zostali na farmie. Powinnaś mu powiedzieć, że to nie tak. Czy nie widzi, że jest w podeszłym wieku i schorowana? Rozmowa z tym człowiekiem jest jak rozmowa ze ścianą. Nic do niego nie dociera. Co więc teraz zrobimy? Pyta Selma. Zrobimy wszystko, co trzeba, dla dobra naszej babci. Wrócimy na farmę, wrócimy do naszego domu. Jak to się stanie? Ten człowiek się nie zgodzi. Zajmę się tym. Zajneb, mimo późnej pory, opuszcza wynajęty dom i udaje się na farmę. Na drodze, przed bramą wjazdową, spotyka Halila. Powiedziałem ci, żebyś nie przychodziła na tę farmę, przypomina stanowczo mężczyzna. Przepraszam, przepraszam za wszystko, odpowiada dziewczyna skruszonym głosem. Musimy wrócić na farmę. Proszę, zrozum mnie, nie mamy innego wyjścia, czy nie możemy zostać najemcami? Pyta Zajneb. Na początku możemy mieć problemy z płatnościami, ale później będzie lepiej. Musimy wrócić na farmę, ponieważ moja babcia... Rozumiem, macie tu ustalony swój porządek. Wiem, że wydarzyły się między nami nieprzyjemne rzeczy, ale nie chciałam, żeby tak było. Jak sobie to wyobrażasz? Pyta Halil, przypominając sobie, że w przeszłości Aswanli nie mieli litości dla jego rodziny. Co by cię uszczęśliwiło? Chciałam tylko przeprosić. Jeśli pozwolisz mi to wyjaśnić, wszystko naprawię. Czego nie rozumiesz? Nie ma dla ciebie miejsca na tej farmie. Nigdy tu nie wrócisz, oświadcza mężczyzna, po czym wsiada do samochodu. Zajneb desperacko go błaga, przyciskając dłonie do szyby. On jednak ją ignoruje, odpala silnik i wjeżdża na teren swojej posesji. Dzień, w którym zlituję się nad tobą, będzie dniem mojej śmierci, mówi, obserwując w lusterku sylwetkę zrozpaczonej Zajneb. Następnego dnia informuje służbę, że dziś na farmę przyjadą jego ciocia i siostra.